Dworzec PKP w Przemyślu. Niezwykle romantyczny, zwłaszcza na tych starych fotografiach. Był dumą cesarsko-królewskiej Galicji. To tu zatrzymał się cesarz Franciszek Józef w drodze do Lwowa. To stąd pociągiem relacji Przemyśl-Chyrów odjeżdżał Józef Szwajk, więzień twierdzy Przemyśl. Był ważnym elementem w trakcie konfliktu w czasie I i II wojny światowej. Wielka patriotka, przemyślanka, pisarka Anna Strońska w Senniku Galicyjskim przywołuje do pamięci obrazy związane z historią tego obiektu. To tu, w tak zwanej towarowej części Przemyśla, przebiegała granica między cywilizacją i komunikacją szerokich torów rosyjskich i wąskich europejskich. Dziś przemyski dworzec wchodzi w fazę gruntownej modernizacji i odmłodzenia. Z oryginalnego dworca, czyli z tego dworca z końca XIX wieku, który widzimy obecnie, zachowało się bardzo wiele szczegółów, bardzo wiele detali architektonicznych, nie wszystko, ponieważ posadzka oryginalna nie zachowała się, tylko fragmentarycznie w jednym pomieszczeniu, w pomieszczeniu, które jest dawną świetlicą, w tej chwili przeznaczone pod wynajem, nie wiem, czy będzie się mieściła tam biblioteka, czy coś innego, jest to kwestia już do decyzji PKP, ale w tym pomieszczeniu zachowała się oryginalna posadzka, wykonana pod koniec XIX wieku, a sprowadzona z Pragi. W całości jest odrestaurowana i pokazana w tym jednym miejscu. Poza tym zachowały się w holu głównym i zostały odtworzone i pokazane, zakonserwowane malowidła, znajdujące się jakby w drugim poziomie dekoratorskim holu głównego. Są to malowidła przypisywane Wykrzywalskiemu i Taladze. Największy podziw budzi restauracja utrzymana w stylu wiedeńskim. Na ścianach i suficie połyskująca złotem sztukateria. Zachował się oryginalny drewniany żyrandol. Podobne żyrandole znajdują się w holu głównym. Na ścianach odrestaurowano malowidła przedstawiające widoki Przemyśla. Są autorstwa Mariana Strońskiego. W całym budynku odrestaurowano oryginalne okna, tylko te na dole odtworzono na wzór starych. W trakcie realizacji tego remontu no, nie mieliśmy tutaj jakichś większych problemów. No, normalnie jak na remoncie obiektu zabytkowego, wszystkie powiedzmy prace trzeba było uzgadniać z konserwatorem. Poczekalnia dla pasażerów została urządzona w dawnej części bagażowni. Podczas prac budowlanych pogłębiono piwnicę o 4 metry. To miejsce dawnych sanitariatów. Najstarsza część piwnic z wygładzoną cegłą. W przyszłości może stanowić dobre miejsce na winiarnię. Na zewnątrz dworca położono antypoślizgowe płytki, zawieszono nowe lampy. Zainstalowano tak zwane stop ptaki, mające zabezpieczyć elewację dworca przed zagnieżdżaniem się ptaków. Przemyski dworzec to połączenie tradycji z elementami nowoczesnymi. Podłogowe ogrzewanie, klimatyzacja i winda to zalety nowoczesnej infrastruktury. Obawy one są o to, żeby ten piękny obiekt zachować w takim stanie, jak on dzisiaj jest, czyli świeży, czysty i zadbany. Czy ma pan na to pomysł? Pomysł oczywiście przede wszystkim powinien mieć właściciel tego obiektu, to jest PKP SA, natomiast my oczywiście jako gospodarz miasta chcielibyśmy temu właścicielowi pomóc w tym zakresie i myślę, że na pewno należałoby przedsięwziąć starania, aby monitoring, szczególnie od strony Placu Legionu, poprawić i wzmóc po prostu Służbę Straży Miejskiej w tym miejscu. Remont przemyskiego dworca został sfinansowany z budżetów państwa i środków PKP. Planowane otwarcie koniec stycznia 2012 roku.